Cześć ziomeczki, to ja, Wojta z kanału rockday.pl. Tak jak wam obiecywałem w ostatnim filmie, że dziubiemy zespół Soilwork, Top Ten Riff. Zespół Soilwork, utwór As We Speak. Także uwaga, skupcie się bardzo, bardzo skutecznie się skupcie, fokus. Tak powiem, focus on as we speak. Także do zobaczenia za sekundę. Opuścimy se. Tararira. Ten utwór, ten riff jest dość taki prosty do zagrania, no bo tam na początku mamy taki motyw, prawda, że mamy go w stroju H, E, A, D, G, B, E, najlepiej byłoby go zagrać. Czyli najlepiej na siódemce, ale możemy przestroić zawsze gitary do H, E, A, D, G, H, E, prawda, czyli H, czyli B, E, A, D, G, B, E. To byłoby najfajniej nastrojona gitara. Oczywiście wy szóstki też możecie sobie odpowiednio nastroić. Także dobra, tutaj mamy ten motyw pierwszy, który sobie zagramy. Motyw pierwszy, jaki mamy. Po prostu 0-2-2, prawda? Tym, ty, ty, tym, ty, ty, tym, ty, ty, tym. Później mamy 1-3-3. Tylko to jest właśnie takie, zobaczcie sobie na tabach, że 1-3-0, 1-3. Później 5-7. Oktawy bierzemy na 5 tu i na 7. Pauza. Na 12 progu, na najgrubszej, od 12 progu robimy slide. Do 3-5-5 na najgrubszych strunach i 2-4-4. W zwolnionym tempie to byłoby coś takiego. Tylko zwróćcie tutaj uwagę, jak ważne jest tłumienie nadgarstkiem. Byśmy nie zagrali tego tłumienia, to tutaj mamy 5-7, prawda, to... Ja bym tego nie wytłumił. Dźwięk się ciągnie, prawda, jak makaron. Musimy od razu po tym 5-7... zagrać tą końcówkę. Także kochani, wy sobie to obadajcie elegancko na tych tabach. Jeśli wam się to podoba, to czekajcie na następne odcinki. Jeśli się nie podoba, to nie czekajcie na następne odcinki. Ale fajnie byłoby, gdybyście na swoich kanałach też na przykład powrzucali ten riff. Na przykład odegrany ten riff, zagrany, też zatytułować go Top Ten Riff As We Speak Soilwork. rockday.pl, no nie? I po prostu możecie też mi podsyłać. Myślę, że też będziemy jakieś konkursy robić, ale na razie chodzi o to, żeby się rozkręcić, nagrać to, spróbować coś z tym zrobić, prawda? Wrzucić coś na ten swój kanał. Możecie wykorzystać też te moje podkłady, które ja tam zrobiłem, skorzystać naturalnie z tych tabów, które zrobiłem. Także do zobaczenia, trzymajcie się, czekajcie na następny odcinek. Papatki!